Samorządowcy porządzą dłużej. Kadencja prezydentów, burmistrzów czy wójtów została przedłużona o pół roku. Zapowiadano to od wielu miesięcy. Kumulacja wyborów, wybory samorządowe, wybory parlamentarne może rodzić różnego rodzaju komplikacje operacyjne, komplikacje techniczne. I na to wskazuje nam Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza. Senat chciał odrzucić ten pomysł, ale projekt wrócił do Sejmu, gdzie PiS ma większość. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2022 roku wnosi: Wysoki Sejm raczy uchwałę Senatu odrzucić. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu. We wtorek ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. To oznacza, że kadencja samorządów potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Zdaniem niektórych to kolejne złamanie demokratycznych zasad przez partię rządzącą. Kampania byłaby w jednym okresie, czyli nie trwałaby 2 czy 3 lata, bo jeszcze pamiętajmy o wyborach do Europarlamentu na wiosnę 2024, tak dobrze mówimy. Także to można powiedzieć, żeby trwała krócej ta kampania wyborcza, a też pamiętajmy, że to nie jest tak, że w jednym dniu idzie się do wyborów. Te wybory byłyby w różnych dniach blisko siebie. Dla innych to pozytywna wiadomość, bo mogą dokończyć w mieście to, co zaczęli. To jest bardzo dobra decyzja, że zostały wybory samorządowe rozdzielone od wyborów bardzo politycznych, parlamentarnych. Wiadomo było, że będzie trzeba albo skrócić, albo przedłużyć kadencję. Ja akurat w Mysłowicach cieszyłbym się ze skróconej kadencji, ponieważ nie mam większości w Radzie, jeżeli chodzi o obsadę radnych. Ale jeżeli pół roku dłużej będziemy pracowali na rzecz lokalnego samorządu i mieszkańców, nic złego się nie stanie. Krótko pracuje na razie nowo wybrany prezydent Rudy Śląskiej. Teraz jego czas na fotelu prezydenta wydłuży się. Miałem startując rok, teraz będę miał 1,5, więc jak to ktoś statystycznie tam liczy, to 50% więcej czasu. Tak się można trochę uśmiechnąć, ale powiem w ten sposób. Program wyborczy miałem tak skonstruowany, żeby go w ciągu roku wykonać. I będę się starał to zrobić właśnie do końca tej planowanej kadencji, czyli do końca października, listopada przyszłego roku. Jesienią 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne, a zaraz po nich wiosną 2024 roku wybory do Parlamentu Europejskiego. Zapowiadają się 2 lata ciągłej kampanii wyborczej. Jednak wystąpienia niektórych polityków pokazują, że ta praktycznie nie ma początku i końca. Kampania wyborcza przed kolejnymi wyborami rozpoczyna się dzień po poprzednich wyborach. No i można sobie zadać pytanie, czy dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Co do tego mam wątpliwości. Raczej to, co obserwujemy, to jest gaszenie bardzo poważnych pożarów. Wiemy o tym, że kryzys energetyczny, kryzys związany z bardzo wysoką inflacją, bardzo daje się Polakom we znaki. W związku z tym politycy próbują szykować grunt pod przyszłe roczne wybory. W województwie śląskim wybory mogą być ciekawe, zwłaszcza na poziomie sejmiku po tym, jak władzę w regionie kilka dni temu przejęła opozycja. Przez 3 dni kilkaset osób szukało zwłok Jacka Jaworka w lasach w okolicach wsi Borowce. Od poniedziałku w poszukiwaniach brali udział policjanci, strażacy ochotnicy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Straż Leśna i ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Duże poszukiwania są prowadzone z uwagi na odsłonięcie przez leśników dużego obszaru terenu leśnego, który wcześniej był niejako niedostępny z tego powodu, że po przejściu tam trąby powierzchniowej w ubiegłym roku drzewa były powalone i dostęp był, tak jak mówię, bardzo utrudniony. Leśnicy oczyścili ten teren, dlatego teraz weszli tam policjanci i inne służby. Oczywiście nie oznacza to, że Jacek Jaworek na pewno nie żyje, ale jest to jedna z branych pod uwagę przez policję hipotez. W trzydniowych poszukiwaniach brali udział ratownicy GOPR wraz ze swoim wozem wyposażonym w specjalistyczną aparaturę. Podobnie wyglądają poszukiwania zaginionych osób podczas akcji ratowniczych w górach. Całe planowanie opiera się o mapy, o wykorzystanie GPS-ów, zapisów śladów, narzędzi GIS-owych, czyli systemów informacji geograficznej, do analiz późniejszych jakości tego przeszukania. Także wspomagamy się GPS-ami, sprzętem komputerowym, oprogramowaniem odpowiednim. Sprawą zabójstwa we wsi Borowce zajmuje się prokuratura okręgowa w Częstochowie, która przedłużyła śledztwo do 10 stycznia 2023 roku.
W toku tego postępowania zgromadzono już bardzo obszerny materiał dowodowy, na który składają się m.in. zeznania około 100 świadków. Wśród nich są osoby najbliższe dla osób zamordowanych, mieszkańcy miejscowości Borowce, a także wszystkie osoby, które posiadały jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, a także relacji łączących podejrzanego z pokrzywdzonymi. Prokuratorzy uzyskali już szereg opinii biegłych, m.in. z zakresu medycyny sądowej, daktyloskopii, genetyki sądowej, informatyki, broni i amunicji, a także badań poligraficznych. Teraz prokuratura okręgowa w Częstochowie oczekuje na materiały, o które zwróciła się w ramach międzynarodowej pomocy prawnej do strony amerykańskiej. Chodzi o dane, które znajdują się w posiadaniu jednej z globalnych firm internetowych. Przypomnijmy, do zbrodni we wsi Borowce doszło w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku. Jacek Jaworek podejrzany jest o to, że po awanturze domowej zabił 3 osoby, 44-letnie małżeństwo i ich 17-letniego syna. Za mężczyzną wystawiono europejski nakaz aresztowania. Chorzowska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie grupy dzieci biegnących po DTS w Chorzowie. Sytuacja z 16 listopada, która została zarejestrowana przez kamerę jednego z przejeżdżających obok samochodów, została zakwalifikowana jako sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi prokurator, grupa dzieci wraz z opiekunkami miała biec po jezdni po tym, jak autobus, którym jechała, został uderzony przez jadącą za nim ciężarówkę. Wskutek uderzenia doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych. Opiekunowie mieli obawiać się o bezpieczeństwo dzieci. Prokurator zbiera dowody, które mają zbudować pełny obraz sytuacji. Faktycznie jest podnoszona taka wersja, że na skutek kolizji pojazdów nastąpił wyciek płynów z autobusu, co mogłoby uzasadniać konieczność opuszczenia przez dzieci tego pojazdu w obawie przed ewentualnym samozabłonem. Ta okoliczność jest badana. Będzie przedmiotem oceny, być może będzie konieczne uzyskanie opinii biegłego z zakresu eksploatacji pojazdów, być może inne czynności też będą konieczne w tym zakresie. Na razie prokuratura nie postawiła żadnej z osób zarzutów, gdyby jednak miało do tego dojść, przestępstwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla policja, opinia biegłego w tej sprawie może być istotnym dowodem, ponieważ ocena przebiegu sytuacji i ocena prawidłowości podjętych przez opiekunów dzieci decyzji zależy od wielu okoliczności. Jednak bezpieczeństwo własne zawsze powinno być priorytetem. Samochód został unieruchomiony na drogowej trasie średnicowej. Jest w tym miejscu, jest to jezdnia, w której są 4 pasy ruchu. Podniesiona prędkość maksymalna do 100 km na godzinę. W tym czasie były prowadzone tam roboty drogowe. Samochód, ten autokar został poważnie uszkodzony. Faktycznie z niego wydobywały się różnego rodzaju płyny eksploatacyjne. Stał on na pasie ruchu. Trudno mi mówić o warunkach, jakie były i jakie powinno być bezpieczne zachowanie w tym przypadku. Warto podkreślić, że autokar, który przewoził dzieci, jechał prawidłowo, a kolizja nie była wynikiem błędu jego kierowcy. Teraz prokuratura będzie przesłuchiwała świadków. Być może konieczne będą też oględziny uszkodzonego pojazdu. Ruszyły przygotowania do pierwszej po-covidowej wigilii dla samotnych organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce. To oznacza, że w tym roku wszyscy znów stacjonarnie spotkają się przy wspólnym stole w Katowicach. Fundacja organizuje wigilię w 30 miastach jednocześnie, ale to właśnie ta metropolitalna w Katowicach jest największa. W tym roku organizatorzy nie ukrywają, że spodziewają się rekordowej frekwencji. Wstępnie przygotowują się na 5 tysięcy potrzebujących. W tym roku nowość, co prawda w hala MCK, ta sama co w poprzednich latach, ale prosimy o to, żeby każda osoba potrzebująca skorzystała z takiego zaproszenia. Wydajemy je oczywiście bezpłatnie w naszych sklepach socjalnych i społecznych w Katowicach, na ulicy 1082 i na ulicy Świdnickiej i tak samo w Tychach w sklepie społecznym. Tam wszędzie można takie zaproszenie otrzymać i zgłosić się na wigilię. Organizatorzy podkreślają, że zaproszenia dostępne są dla każdego i mają służyć wyłącznie doprecyzowaniu liczby gości. Na tegoroczną kolację wigilijną zaproszeni zostaną również obywatele Ukrainy. Fundacja Wolne Miejsce w swoich mediach społecznościowych opublikowała listę produktów, które potrzebne są do przygotowania tradycyjnych posiłków. Potrzeba m.in. 60 tysięcy sztuk pierogów, uszek, 3 tony karpia i kilkaset kilogramów warzyw. Potrzeba również rąk do pracy, dlatego organizatorzy poszukują wolontariuszy. Potrzebujemy około kilkuset osób, co najmniej 300 myślę. Każdego dnia na kuchni i we wszystkich innych działaniach w tym tygodniu przedświątecznym pracuje około 100 osób.
Wszystkie spotkania wolontariuszy odbywają się w każdą środę tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, czyli w naszym sklepie socjalnym w kawiarence Spichlerz na Tysiącleciu. Jest też możliwość dołączenia online, zawsze robimy live'a, na którym podajemy wszystkie najważniejsze informacje, także nie trzeba być osobiście, a wystarczy się podłączyć, żeby wiedzieć, do czego akurat kogo potrzebujemy. Wolontariuszem może zostać każdy, jednak do pracy w kuchni konieczne jest posiadanie książeczki sanepidowskiej. Darczyńcy niezbędne do przygotowania Wigilii produkty mogą dostarczać bezpośrednio do fundacji, a wielkie gotowanie rozpocznie się 19 grudnia. Zamiast soli bardziej ekologiczny środek do posypywania ulic. Gliwice postanowiły, że w tym roku po raz pierwszy skorzystają z chlorku magnezu. Środek jest porównywalny do tych, które były dotąd stosowane. Naszym zadaniem jest zapewnienie pieszym bezpiecznego przejścia, dojścia z punktu A do punktu B. Ma być tak samo wydajny i antypoślizgowy jak sól, ale bardziej przyjazny dla roślin czy psich łap. Ma również nie niszczyć obuwia i nawierzchni chodników. O to przede wszystkim nam chodzi, żebyśmy byli ekologiczni, nie tylko sadząc nowe rośliny, ale także i w każdej innej dziedzinie. Ten środek chlorek magnezu będzie tylko i wyłącznie wysypywany na razie i stosowany na chodnikach. Na drogach nadal pozostanie to sól drogowa. Natomiast również się przygotowuje. Testuje teraz maty chroniące przed żrącą solą rośliny rosnące przy pasach drogowych.